W dzisiejszym raporcie dnia targowisko hurtowe przy ulicy Łyskowskiego od 1 czerwca będzie pod administracją MPGN-u. Chcemy promować to targowisko. Legalnego spożywania alkoholu nad Wisłą na razie nie będzie. Chciałbym, aby ta uchwała została jeszcze omówiona podczas Komisji Zdrowia. Targowisko hurtowe przy ulicy Łyskowskiego 37 od 1 czerwca zmieni swojego administratora. Po jednogłośnej decyzji radnych głównym zarządcą wspomnianego miejsca będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami, które przedstawiło już koncepcję prowadzenia targowiska. Ta koncepcja również przewiduje oczywiście możliwość budowy jakiegoś zadaszenia, ale też i drobne takie elementy jak udostępnienie Wi-Fi, być może rozmowy z bankami, żeby postawić bankomat, wprowadzenie w pawilonach, które mają taką możliwość i handlowcy chcą tego, doprowadzić wodę. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że podczas sesji mogą pojawić się głosy sprzeciwu. Ostatecznie po zaprezentowaniu koncepcji wszyscy radni zdecydowali się poprzeć propozycję prezydenta. Podczas obrad poprosili jedynie o możliwość dołączenia planu koncepcji do uzasadnienia uchwały. Będzie to uzasadnienie oficjalną częścią tej uchwały i w pewnym sensie tutaj pojawiają się pewne zabezpieczenia dla dzierżawców, przyszłych dzierżawców. W związku z tym oni będą też mogli w pewnym sensie także wyegzekwować od władz miasta te zapewnienia, które pojawiły się w koncepcji. Chciałbym zgłosić autopoprawkę, że ta koncepcja jest załącznikiem do uchwały. Głównym znakiem zapytania, który pojawił się podczas wcześniejszych zapytań radnych, była opłata targowa. Okazuje się, że ta nie ulegnie podwyżce. Nie zamierzamy robić żadnej rewolucji. Absolutnie nie ma mowy o jakichś podwyżkach, o jakichś takich gwałtownych, drastycznych zmianach. Wręcz przeciwnie, chcemy przejąć to targowisko, w płynny sposób kontynuować dotychczasową działalność, być może nawet zaproponować jakieś korzystniejsze rozwiązania finansowania przez handlowców, żeby troszeczkę ich odciążyć z tymi kosztami. Spółka w najbliższym czasie planuje szereg spotkań informacyjnych z handlowcami. Próbujemy zdiagnozować kto, jakie ma umowy, jak to wyglądało i na pewno to będzie kontynuowane i zbierając te informacje będzie nam łatwiej przygotować takie spotkanie dla tych wszystkich handlowców i ustalić reguły współpracy. Przejęcie targowiska jednoznaczne jest z prawdopodobnym, choć nieznacznym rozszerzeniem struktur spółki. Działalność tego targowiska wymaga jeszcze dodatkowych oczywiście osób, bo przecież i sam dozór, tak, i sprzątanie i wiele takich innych działań, których my fizycznie na dzień dzisiejszy nie wykonujemy, oczywiście będzie wymagała lekkiej rozbudowy struktur. Na koniec jeszcze raz zaglądamy do zaprezentowanej koncepcji. Nie brakuje w niej także pomysłów związanych z promocją targowiska. Chcemy promować to targowisko, wprowadzając jednym z takich pomysłów jest na przykład dzień branżowy, czy jeszcze można tam inaczej to dookreślić, ale coś takiego, że dana branża, nie wiem, raz w miesiącu czy raz na kwartał, będzie miała jakieś preferencyjne warunki handlu. Spółka targowiskiem administrować będzie od 1 czerwca. Przypomnijmy, że przez ostatnie 23 lata pieczę nad targiem przy ulicy Łyskowskiego sprawowała rodzina Listopadzkich. Legalne spożywanie alkoholu do 4,5% na błoniach nadwiślańskich będzie musiało poczekać co najmniej miesiąc. Uchwała, mimo iż znalazła się w programie kwietniowych obrad, została jednak zdjęta tuż na ich początku. I to w dodatku przez jednego z jej dwójki inicjatorów. Chciałbym, aby ta uchwała została jeszcze omówiona podczas Komisji Zdrowia, na którą myślę, że stawią się wszyscy radni, również członkowie tej komisji, bo wiemy, że niektórzy mieli zastrzeżenia, nawet członkowie Komisji Zdrowia, mimo że nie uczestniczyli w pracach tej komisji. Z propozycją radnego Napolskiego zgodzili się również przedstawiciele opozycji. Ich jednak zdaniem powody zdjęcia uchwały powinny być zupełnie inne. Ta uchwała jest nieprzygotowana. Mówiliśmy o tym na wspólnym posiedzeniu komisji, ale również oczekujemy, by do tej uchwały była załączona zgoda policji, czy straży miejskiej, straży pożarnej. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Projekt uchwały jest przygotowany dobrze, to po pierwsze. Po drugie, straż miejska, policja czy straż pożarna nie muszą wydawać zgody, mogą wydać jedynie opinię, panie radny, a nie zgodę.
Sprawą według radnych powinna zająć się również Komisja Bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że Komisja Bezpieczeństwa również powinna wydać opinię na ten temat. Mieszane uczucia co do samej uchwały mieli także radni Platformy Obywatelskiej. Chodziło przede wszystkim o możliwość spożywania alkoholu w klatkach schodowych, czy też podwórkach i bramach. Wytrącamy argument strażnikom, policjantom, bo dzisiaj wyjście z Żabki i wejście do klatki schodowej, czy też na podwórzu umożliwi picie, nazwę to kulturalne, słowo klucz oczywiście. Ostatecznie projekt uchwały został zniesiony z programu kwietniowych obrad. Do tematu możliwości spożywania alkoholu na Błoniach Nadwiślańskich z pewnością wrócimy w kolejnych wydaniach raportu dnia. O zdanie w tej sprawie w najbliższych dniach zapytamy również mieszkańców Grudziądza.